między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Takim dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itp. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich devolaje i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali, ubaw ani lala, ani buba itp. itd. itd. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, podążają pociągami, potem żenią się z żonami i w dalekim jakimś mieście zarabiają 1200 itp. itd. itd.